Jest premiera pierwszego odcinka drugiego sezonu Diagnozy. Nas nikt nie zna, więc się przedstawię. Ja siebie pierwszy nie, ale Ole, to jest Ola Adamska. A to jest Józef Pawłowski. To my. Jesteśmy aktorami z obsady tego zacnego serialu Diagnoza. Pełnimy tam rolę takiej... Już nie stażystów, już jesteśmy doktorami. Tak, już teraz nie ma żartów, żarty się skończyły. Tak. Teraz już jest na poważnie. Bierzemy pełną odpowiedzialność za operację, jesteśmy dość istotnymi elementami szpitala w Rybniku. Choć od kiedy my zaczęliśmy praktykować, mówi się, że poziom szpitala w Rybniku spadł, ponieważ nasz poziom jest dramatyczny. No, co tu zrobić, no, trzeba się z tym pogodzić. Tak. A teraz pozwolimy sobie przejść do jako takich pytań, ponieważ dotarły do nas pewne pytania. I będziemy starali się na nie pięknie odpowiedzieć. Ja mogę tylko przytakiwać, bo Józef mówi pięknie. Dobrze, to Dobra. Teraz możesz zadać pytanie. To tak, to ja zadaję pierwsze pytanie, które nam tutaj powysyłaliście jakieś tam przez social media i tak dalej. Jak pracuje się wam na planie diagnozy? Olu, jak pracuje ci się na planie diagnozy? Mi się pracuje naprawdę fantastycznie. Bardzo lubię pracować na tym planie. Wspaniale pracuje mi się ze wszystkimi wielkimi aktorami, którzy są w tej obsadzie. Między innymi z Józefem Pawłowskim, chociaż dobrze, tak, z Józefem. A tobie, Józku, jak się pracuje na planie diagnozy? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi się pracuje na planie diagnozy. Tak na poważnie, nie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, jakby atmosfera, która jest na planie całego zespołu, jest taka... Tak, jakoś z dnia luźna. Na dzień jesteśmy tacy zgrani coraz bardziej, że naprawdę i śmiech. I to umówmy się, że przy okazji planu, zwłaszcza takiego chyba serialowego, który jest dość dynamiczny i taki ograniczony czasowo, no bo nie jest to sytuacja, w której powiedzmy mimo wszystko możemy te dni tam trochę przesunąć, opóźnić zdjęcia i tak dalej, jak na przykład czasem się zdarzy w przypadku filmu. A tutaj nas gonią właśnie na przykład termin premiery pierwszego odcinka drugiego sezonu, to my dzięki tej atmosferze, która jest chyba dość rodzinna i taka, że jesteśmy wszyscy bardzo blisko, cała ekipa i aktorzy i reżyserzy w zasadzie, to nam bardzo pomaga zachować jakąś taką fajną rodzinną atmosferę i też wydaje mi się, że to fajnie pracuje na te relacje takie czysto serialowe, fabularne. Tak, i to co można zagrać, bo jak się człowiek czuje komfortowo, to... po prostu potrafi i może więcej. Proszę Państwa, tutaj zerknę, ponieważ mamy tu ekran komputera i działają nam wasze co tam tu piszecie. Jest pytanie, lubisz żelki? Ja lubię. Ja też lubię żelki. Wiem, że mamy nie odpowiadać jeszcze na te pytania, ale je złapałam. Przepraszam, ja też lubię żelki. Przepraszamy bardzo. Wczoraj byłem w kinie i bardzo chciałem kupić, ale nie kupię. Dlaczego nie kupiłeś żelek? No, nie będę opowiadał, to prywatne sprawy. Przepraszamy bardzo, ale generalnie lubimy. Tak, bardzo, bardzo, ja lubię kwaśne. Ale jeszcze, poczekaj, bo tutaj często pojawia się siemka, i ktoś nam zarzucił właśnie nudę. Właśnie, witamy wszystkich ci, którzy dołączyli do nas i nie byli od samego początku. Cześć, Ola Józek. Tak, pozdrawiamy. Serial Diagnoza dzisiaj 21:30 w TVN-ie. My też się nie możemy doczekać. Tak. Dobra, kolejne pytanie. Tak. Na jakich szpitalnych oddziałach spotkamy was w drugim sezonie? Jak wydaje mi się, że jak mogliście się spodziewać po ostatnim odcinku pierwszego sezonu, dostaliśmy angaż na oddziale chirurgii, więc i ja, i Józef będziemy na oddziale chirurgii. Ale jeden stażysta nie będzie na oddziale chirurgii. Te tajemnice... troszeczkę już możecie jakby sobie tam rozwikłać, o ile pamiętacie, co się działo w pierwszym sezonie. Ale nie wiadomo po pierwszym sezonie, gdzie będzie Kacper Kaleta. My wiemy. To. Czy my mówimy, czy nie mówimy? Nie, nie możemy. Nie mówimy. Bo jakby dzisiaj w pierwszym odcinku możecie sobie, podejrzewam, to zobaczyć już. Ty ładnie pracujesz paluszkiem. Tak. Wiem właśnie, bo dostałam paluszki w dół. Dobra. Dobrze. Następne? Tak. Czy mdlejecie na widok krwi? Czy ja mdleję na widok krwi? Nie. Ja w ogóle, nie, w najmniejszym stopniu mnie to nie rusza, wręcz troszkę jakby... Troszkę mnie jednak rusza, jakbym zobaczyła taką plamę, to mogłoby mi się troszkę słabo zrobić, ale... Nie, ale to w kontekście jakimś takim szpitalnym, czy ran i tak dalej, to mnie to w ogóle nie rusza, prędzej mnie rusza, jak widzę kogoś w jakimś krytycznym stanie. W sensie widok człowieka, który na przykład został pobity, albo coś się wydarzyło tragicznego, no to mnie rusza, ale sam widok krwi, czy na przykład jakbyśmy na operacjach i widok na moich oczach była, że tak powiem, otwierana pacjentka, tak solidnie, to wręcz mnie to uspokajało, jakby takie poczucie atmosfery, że lekarze panują nad tym, wprowadza we mnie... jakby dzięki temu zachowuję spokój. A jeśli chodzi o moje prywatne doświadczenia, ja sam miałem pewnego rodzaju wypadki w swoim życiu,
widziałem swoje kości, że tak powiem, jak mogłem rozchylić skórę i miałem totalny luz. Więc nie, nie. Aha, ale rozchylałeś sobie sam, sprawdzałeś? No tak, podszedłem i tak, zobaczyłem, o, do szpitala trzeba jechać. Okay. No. Nie, 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 nie. Nigdy jak widok krwi jako taki, że o Boże, krew, mięso, to nie. To luz. Tak. Czy Anna faktycznie straciła pamięć, czy blefowała? Pytanie, czy Maja, czy Anna? A? Czy ona blefowała, czy straciła pamięć? Maja trochę blefuje cały czas, ale... Oczywiście. Anna myślę, ale Anna myślę, że straciła pamięć. No to jest, tak, to jest fest akcja. Tu jakby tu nie ma, nie, tu nie ma ściemy. To jest fest akcja. To jest prawdziwy dramat. Dla wszystkich z Rybnika to jest fest akcja, nie? No. Nie, oni jakąś się nie starają, jest prawdziwy z Warszawy, ja nie jestem przyjezdna ze Śląska, jestem ze Śląska, ludzie. Dobra, następne pytanie. Krzyczysz strasznie. Wiem, przepraszam. Bardzo was przepraszam, ludzie. Zawsze tam chcieliście zostać aktorami? Takie pytanie. Czy podoba wam się Śląsk? Ale Wiktoria Antosik zadała pytanie wcześniej, zauważyłam. Kogo najbardziej lubisz z obsady Diagnozy? Proszę bardzo, Józef, teraz masz szansę odpowiedzieć. Ja chciałam, żeby ona pierwsza. Lubię bardzo Olę. A ja bardzo lubię Józefa. Boże, cześć, dziękuję ci bardzo. Dobra. Z kim według was powinna być Anna? Z Wolskim czy Artmanem? Ale z perspektywy postaci, czy tak prywatnie? No ale Anna, no Anna jako postać, jako Anna. No tak, no ale o to mi chodzi. No czy jakby ja jako taki człowiek trochę widz, czy taki Rafał? Wydaje mi się, że taki Rafał, a ja taka Dagmara. No ja jestem zakochany w profesorze. No ja... No ty to zazdrośna. No to z Wolskim, czy z Artmanem? Nie, z Wolskim. Z Wolskim. Niech już Niech będzie. Chociaż jakby była z Artmanem, to by się coś działo. Chociaż z Wolskim też się będzie działo. Zawsze się dzieje. Oczywiście. Tak, to jest w tych związkach. Ale dobra. To było żenujące, przepraszam. Przepraszamy bardzo za Józka. Z kim... A, tu już czytałem. Czy jesteście dumni z ostatniej zdobytej przez Team Diagnozy statuetki telekamery? Team Diagnozy? Jest, jesteśmy w Teamie Diagnozy. Proszę państwa... Bardzo! Jak ty krzyczysz? Nie, przepraszam, ale to przez ciebie. Przepraszam. Proszę państwa, otóż jesteśmy... Bardzo dumni. Naprawdę, jest coś takiego, że to jest mega wyróżnienie, jeszcze w dodatku, że wszyscy ludzie, którzy zagłosowali na ten serial, widzieli tylko 13 odcinków, a byliśmy z takimi serialami, które są od wielu, wielu lat na antenie i możecie je oglądać i wybraliście Diagnozę i to jest super wyróżnienie. Bardzo, jak rozmawialiśmy sobie w kuluarach naszego Teamu Diagnozy, to byliśmy bardzo szczęśliwi. Tak. Naprawdę. I Maciek Zakościelny mówił, że ekstra wyróżnienie. Maciek Adam nawet Moronowi zapłakał. Nawet załkał. Tak. Mi się łamał głos. Jak z radości to oczywiście. No, tak. No. Nie, to jest super sprawa. To jest super sprawa, bo to w jakimś sensie też myślę, że robimy jakąś taką rzecz, no, nie chcę powiedzieć, że wyjątkową, ale myślę, że na pewno nietypową formę serialu medycznego, medyczno-kryminalnego powiedzmy, jeśli chodzi o polski rynek i to jest takie fajne potwierdzenie, że ta troszeczkę inna forma pracy, montażu no jest pozytywnie przyjęta przez widza i myślę, że to nawet w kontekście jakiejś tam wiedzy na temat tego, co lubi widz i czego chce widz, to jest ważna i taka pożyteczna informacja. Tak. Jest następne pytanie, które mnie troszeczkę jakoś trochę bawi. Czy Artman jest faktycznie straszny? Nie. Znaczy, czy Artman jest faktycznie straszny? Jest fascynujący. No, dla mnie przynajmniej. No, jeśli chodzi o mnie, ale to jest znowuż pytanie. Jako kto odpowiadać? Odpowiadajmy jako postaci? Rafał Krupniok oraz Dagmara Mazurek. Dobrze, więc dla mnie jest absolutnie fascynujący, zwłaszcza że dla Rafała, przepraszam, jestem jąkał poza pracą. Jest dla mnie absolutnie fascynujący, jest wzorem i osobą, którą chce Rafał naśladować, jest inspiracją, jego profesjonalizm i spokój na sali operacyjnej jest w ogóle jakimś takim celem, który on sobie może wyznaczać i który jeszcze bardziej podkręca jego ambicje i marzenia o chirurgii. A te wątki takie, które rzeczywiście z perspektywy widza czynią go strasznym, no to Rafał nie za bardzo jest ich jakoś tam szczególnie świadomy, no właśnie, chociaż... No? Będą pewne update'y w drugim sezonie. Będą. No, a czy dla mnie jest straszny? Dla mnie jest w pełni fascynujący. Jako postać, jako to, jak potrafi z
zdobyć wiele rzeczy i jaki ma charakter. No Dagmara ma, wydaje mi się, podobny charakter. Zresztą rozmawiamy o tym z Adamem Woronowiczem, że trafił swój na swego, tak? Czy będziecie oglądać pierwszy odcinek, Józef, jak potoczą się losy z twoim, wątku z twoim tatą? Otóż wątek z moim tatą wróci, nie mogę powiedzieć za dużo, no nie wiem dlaczego, no bo mnie zabiją, no i bo to jest... Oni się pytają, kiedy będą odpowiadać na nasze pytania. Oni by chcieli, żebyśmy odpowiadali... To czekajcie, co polecacie na... Ola, w jakim sklepie kupiłaś swoją czerwoną kurtkę? Wszyscy o to pytają. Generalnie wszyscy pytają o tą czerwoną kurtkę. Ją kupiłam we Wrocławiu, w takim butiku... po prostu polskie szwalnie. Czy warto obejrzeć nowy sezon? Jasne, że warto. Oczywiście. Tak. To było. Nie, poczekaj, odpowiedź. Ale chyba musimy odpowiadać. Która scena była dla was najtrudniejsza do zagrania? Dla mnie, przepraszam, bo ja będę czytał na bieżąco, jedna sobie sam odpowiadała, okay. Ty sobie sama tam szykuj się. Oczywiście, nie ma najmniejszego problemu. Dla mnie sceny z tatą były najbardziej fascynujące z takiego punktu widzenia, że jakbym miałem tam najwięcej do zagrania, w sensie jakiejś tam pracy aktorskiej, takiego wyzwania i tematów do przegrania, do przejścia, jakiś tam kontekst tego, oczywiście tego nie opowiadam w serialu, ale ja jako aktor sobie tam to wykonuję, te prace, czyli jakby to, co ten dzieciak przeżywał w dzieciństwie i tak dalej, to miałem, mogłem zagrać w ramach tych dwóch scen takich bardziej emocjonalnych i opowiadających o moim bohaterze i to były dwie najwspanialsze sceny w tym serialu dla mnie i w jakimś sensie najtrudniejsze. Ja mam w tym sezonie bardzo dużo fajnych scen, bardzo dobrze mi się gra w tym sezonie. Mam nowe rzeczy, mam operacje, które są totalnie fascynujące. Mogłam zacząć grać więcej z Adamem Woronowiczem, z Mają Ostaszewską, z Sonią Bohosiewicz, co jest dla mnie jakimś po prostu totalnym kosmosem i bardzo się tym jaram po prostu. I wydaje mi się, że fajnie po prostu. A czy lubicie piłkę nożną? Nie rozumiem jej. Wiem, że oni biegają. Bardzo lubię piłkę nożną. Czy fajnie jest być aktorką? Trudno? To do ciebie chyba. Czy trudno jest być aktorką? Ciężko mi powiedzieć, bo ja po prostu uwielbiam swój zawód. Jest to ciężkie, bo czasami pracuje się bardzo dużo, czasami w ogóle i wtedy można zwariować, ale wtedy można na przykład zrobić pranie, ugotować obiad, takie rzeczy, a to ja lubię. No lubię swój zawód, więc ciężko mi powiedzieć, czy ciężko być aktorką. Wspaniale odpowiedziałaś. Dziękuję ci bardzo. Ile masz lat? Takie też pytanie. 28. 27. Ej, poczekaj, jesteśmy ten sam rocznik. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Ja też nie, mam 27. Ja już się nie oszukuję po prostu, Józef. Jak myślicie, czy drugi sezon spodoba się widzom? Wydaje mi się, że tak. Ja muszę uczciwie powiedzieć, że mam taką nadzieję, ale żadnych takich skończonych materiałów nie miałem okazji widzieć. Mogę tylko wnioskować z planu i ze scenariuszy. Myślę, że dalej się bardzo fajnie to tam scenariuszowo jest dużo ciekawej akcji i mam nadzieję, że dobrze to zrealizowaliśmy i że będziecie zadowoleni. Dobra, poczekaj, bo mamy tu pytania cały czas. Hej, jestem... O. No to nie przestań, właśnie. Czy macie jakąś... Live na Instagramie był profesjonalny, słyszysz? Słyszysz? Dzięki, stary. Dzięki bardzo. Dzięki. W ogóle tego nie czailiśmy, ale... Ja dalej nie czaję. Wiemy właśnie. Ale to jest mega akcja. Tyle nowości. Czekaj. Poczekaj, ale tu mamy jeszcze. A, poczekaj. Można tu. Gdzieś was zobaczyć w teatrze szybko? W jakich serialach grałaś? Poczekaj, to jest pytanie do mnie. Grałam na przykład w... Teraz gram w O mnie się nie martw jeszcze. Grałam również w jakichś takich epizodach. Trochę Belle Epoque, trochę jakaś tam słodycz, była jakaś słodycz. Tak, słodkości takie różne. Coś tam. Tutaj jest taka, są dwa pytania, które się często pojawiają. Czy macie w sobie jakieś cechy z bohaterów z serialu? To jest kopia po prostu. Prywatna, na plan. To są kompletnie złośliwe, okropne insynuacje. Tak? Józef jest kopią, to jest Krupniok. Ambitny. Mądry, inteligentny, pokorny. Nie, jak dostał jedną uwagę, został skrócony o głowę przez Wolskiego, w sekundę się uspokoił i ogarnął. Przestań. Pomówienia, ty? Ludzie zobaczą cię w drugim sezonie. Zobaczą. Lubcie mnie. Pamiętajcie. Marzę sympatii widzów. Ty, a w ogóle zauważyłem, że ja strasznie łapami macham. Po prostu zobacz, jaki taniec. Jakbym rapował całe życie. Ja sobie tutaj kulkam taki rulonik ze sznurka, żeby nie machać rękami. Pozdrów. Mnie mam na imię Zuzia! Zuzia, cześć, uwielbiamy Zuzia. Ciebie! Mua! Bardzo ładnie wyglądacie. Jesteście razem? Chciałby. Dobrze, tu jest jaką drogę przeszliście, żeby podoba wam się Rybnik? Bardzo Rybnik się tak, podoba. Super. Naprawdę. Tak. Bardzo ładne miasto. Słońce, było pytanie, co zrobiliście, żeby być w tym miejscu, w którym jesteście? Bardzo ciężko pracowaliśmy. No, myślę, że to się do tego sprowadza. No.
W sensie straty, no pewne trzeba straty ponieść takie życiowe, w tym sensie, że jeżeli potrafisz swój wolny czas jakby poświęcić na coś, co kochasz, to nieważne, kim chcesz być, to jest to osiągalne. W sensie ile pracy włożysz, tyle tam zbierasz później plonów. No tak. Myślę, że tam każdy z nas wkłada wkłada tyle pracy i proporcjonalnie dostaje tam jakieś tam, powiedzmy, tych zysków w przyszłości, nie? Czyli dużo. Pytanie do Oli. Myślisz, że zakościelny jest przystojny? Oczywiście, że tak. Oczywiście. O, tu jest takie pytanie, a kto jest przystojniejszy, Józek czy Maciek? Nie ma takiego pytania. Mędo. Józef jest bardzo przystojny. Ale czy przystojniejszy? Czy przystojniejszy od Maćka? Jesteście innej urody. Jesteście innej urody. Nienawidzę cię. Dobrze, czy spodziewaliście się, że się wasze... Że wasze śmieszne filmiki w formie mini serialu Starzyści zostaną tak fajnie przyjęte. Myślicie o swoich kanałach na YouTubie? Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiedziałam, że one istnieją do dzisiaj. Bardzo co przepraszam. Nie, wiedziałeś, nie wiedziałam autentycznie. Ja że myślałam, że YouTube istnieje? To są tylko filmiki, a nie, że Jezus można na live coś tam zrobić. Przepraszam. Teraz już wiem. I my mieliśmy jakieś śmiechy po prostu na planie. Kiedyś Krystian Stopka, pozdrawiam cię, Krystianku. Nas zaczął nagrywać i to jakoś tak się wydarzyło. Wykorzystał nas. Wykorzystał nas, nie pytając o zgodę. Tak, czujemy się poranieni. Totalnie. To są pewne traumy, których już się nie da nadrobić. Nie, ale tak jak Józef mówił, no jest cena tego, gdzie jesteśmy teraz. To prawda. Jesteśmy tutaj. Płacimy to całe życie. Tak, dobra. Ale nie planuję zakładać swojego kanału na YouTube, ponieważ boję się, że nie byłby tak popularny i bym się zawiódł. Że i bym musiał się pogodzić z tym, że nie jestem taki zabawny, jakbym chciał myśleć. Maciej Śron! Pozdrawiamy cię, Macieju. Czekaj, czy można was gdzieś spotkać? Bardzo ładnie wygląda żona, dziękuję Joanna Baran. Dlaczego ty czytasz tylko takie? No bo ja tylko czytam swoje. Bezczelno. Nie wyglądam zbyt freakowo, takie mam wrażenie. Bardzo jednak. Ładnie wyglądasz. Jak kogo bardziej lubisz, Józka czy Stefana? Ha, zobaczmy, co tu powiesz. Jezus, ja ich oboje uwielbiam, oni są inni, a tacy sami. Bo jednak pawłowscy. Alicja Mieniowska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Przepraszam za zawahanie przy czytaniu nazwiska, ale po prostu bałem się, że przeczytam źle. Anna Biłan, kiedy ślub? Jakiś ślub? Nasz czy Stefana i na przykład Oli, czy może twój prywatny? Nie, poczekaj, bo na Wikipedii przecież. No tak, może się pojedzieć. Moim współmałżonkiem jest Stefan Pawłowski, ale to jest nieprawda. Nie wiem, kto to tam wpisał i oczywiście ja jestem taka nieogarnięta, jeżeli chodzi o internet, że nie wiem, jak to stamtąd usunąć. Może mi ktoś pomoże, napisze na Instagramie. Poczekaj, albo dobrze, to już dosyć. Kochamy was, a czy wy kochacie nas? Jasne, że was kochamy. No. Prawda? Dzięki wam jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I to jest prawda. Ja się z tym o tyle nie zgodzę, że nie uważam, że to jest jak... To nie do końca się z tym zgadzam. Uważam, że ta ciężka praca, którą człowiek wkłada indywidualnie, jeszcze zanim się znalazł tu... W sensie, ja mogę trwać tutaj no dzięki tak, wam. No tak, ale na przykład jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, na tym live'ie, dzięki temu, że były ci starzyści byli oglądani przez was i no co ty mówisz? Ja to widziałam, że Hubert powiedział, że jestem ładna, dziękuję. Ładna fryzura, dziękuję bardzo, właśnie nie wiem, czy nie przesadziłam. Patrz, co mi Maciek napisał. Piotr pisem, to jakich bohater... Czekaj, co ci napisał, gdzie? No już nieważne. Test wiedzy. Ola nam odpowie, co to jest PEAN i stetoskop. Stetoskop to jest rzecz, którą ten oto tutaj Józef Pawłowski w zeszłym sezonie nosił praktycznie cały czas, bo chciał się podlizać i chciał być doktorem, czyli nie, to jest takie coś, nie co chodzi, się tutaj to jest nosi po na prostu szyi, taki durny się błąd, słucha który i robią starzyści. Się słucha. To jest błąd, ponieważ tego w zasadzie nikt z już takich doświadczonych, normalnych lekarzy nie robi tego, no bo to też się sprawdza. I jakby podobno żółtodzioby najczęściej to robią, ale o to zapytałem pani pielęgniarek, po czym rozpoznać starzystę. No co tak wymyślił, na tym sobie zbudował nie postać. Nie wymyśliłem. Mhm. Jesteś bezczelna. Ale tutaj ukróciłem na głowę. I pani pielęgniarka tutaj z Warszawy powiedziała mi, że rzeczywiście żółtodziobów łatwo poznać po tym stażystów, że po prostu noszą ten stetoskop i mają wrażenie, że już są chirurgami dzięki dobra, temu. Dobra, pytanie było, czym jest stetoskop? No to, no to takie w ucho i się słucha. A PEAN? PEAN to są takie coś, co się tak łapie i tak się przytrzymuje się jakoś tak, tam tkankę. Takim tutaj jest taki... I tak takie się coś, to, i takie jest tu, i to się bardzo ciężko otwiera. Fiksujesz, tam ma takie ząbki między tymi kółeczkami. Jak się to nazywa, te kółeczka? Tam paluszki wkładasz? Takie kółeczka. No, jak w łyżeczkach. I tutaj po prostu jest od wewnętrznej strony są takie szczypczyki, takie ząbki, które się haczą. I dzięki czemu zacisk jest... Podejrzewam, że wszyscy lekarze byliby z nas dumni. Ja myślę, że inżynierzy byliby załamani tym, jak wyjaśniliśmy to. Ale zobacz, jak ja robię PEAN. To tak wygląda PEAN. No powiedzmy... No. Dobra. Czy Antek jest dobrym przyjacielem?
Kurde, to jest... Jeżeli chodzi o Antka, to tak. Czy co? Czy Antek jest dobrym przyjacielem? Antek, czekaj, jest super. Z którym z braci lepiej ci się grało, Olu? Z którym się załatwmy lepiej grało, te prywatne Olu? Sprawy. To jest, oni są inni i to są inne tematy. Z Józefem grało mi się totalnie i ze Stefanem grało mi się cudownie, a ze Stefanem ostatnio nawet jakoś mniej miałam, bo nas tam rozdzielili. Też, nie mogę mówić pewne rzeczy z scenariusza. Czy było co było dla was największym wyzwaniem podczas zdjęć do drugiego sezonu? Dla mnie zdecydowanie to, że troszeczkę nasze wątki się rozjechały, tak. I moje serce krwawi. Tak, moje też, bo byliśmy trzema smerfami. Tak. Ja, Józef oraz Antoni. I już smerfetka, czyli ja poszła w... Gdzieś. I smerfy gdzieś. Dwa pozostałe też. Już. A jeden smerf się transformował jak Pokémon i w ogóle już nie jest smerfem. Jest na wyższym levelu. Ja nie pamiętam, jak to się nazywało. Że... To jest ewolucja. Było Pikachu, potem było Rikachu, nie? Ty kłamiesz, czy wiesz? Nie wiem. Nie było Pikachu, a potem był Raichu! A może tak? No to Antoni jest Raichu, a on został Pikachu. Wiesz, zaraz będziesz miał spodnie. Wiem takie... właśnie, bo je rwę cały czas. Jakie macie podejście do ścianek? O, mój ulubiony temat. Lubicie je, czy raczej traktujecie je jako aktorski obowiązek? Józef je uwielbia. Józef za każdym razem, jak ma możliwość wejścia na ściankę, to tak nóżkami przebiera. Przepycham się. Przepycha się i robi często tak, że przychodzi i na przykład szybko kurtkę przebiera, żeby wejść jeszcze raz, żeby go nie rozpoznali, żeby tak. mu jeszcze raz Ja mam stało. Zawsze trzy komplety ubrań, żeby trzy Żeby go nie poznali. Czasami nawet perukę potrafi założyć. Tak. Tak lubi ścianki. Tak. Nie, ja to traktuję jako... Nie, w ogóle nie traktuję czegoś takiego jak obowiązek mój aktorski. Moim obowiązkiem aktorskim jest zrealizować to, co mam do zrobienia na planie. To już są elementy promocji jakiegoś tam wydarzenia, jakiejś tam produkcji. I nie traktuję tego jako obowiązku. Jest to jakiś tam element mojej pracy. Tak, to jest element pracy, przy czym pracy, jakby ja to rozgraniczam, przepraszam, że ci wejdę słowo, tylko dokończę myśl. Ja to rozgraniczam na dwa wydarzenia. Jedno wydarzenie, które jest w ramach, powiedzmy, mojej pracy, czyli dajmy na to premiera filmu, premiera jakiegoś tam serialu i tak dalej, i tak dalej. I są też takie ścianki, bo jest wydarzenie. No i wszystkie je bardzo lubię. Zwłaszcza te drugie. No. A ty, Olu? Ty nie powiedziałaś. Mnie troszkę stresują. Może się przyzwyczaję w pewnym momencie. Mam taką szczerą nadzieję, bo wiem, że to jest właśnie jakaś część naszego zawodu i jest to jakiś rodzaj promocji. Rzeczy, w których występujemy, projektów i tak dalej. Więc staję i staram się uśmiechać. Ty, ładne pytanie do ciebie. Czy było dla ciebie wyzwaniem zagranie sceny, gdy próbujesz uwieść Artmana? Czy to było trudne? To było fascynujące. Ja uwielbiam grać Dagmarę. To jest tak niedobra postać, a tak naprawdę ma w sobie bardzo dużo dobrego i to jest fascynujące, że co nią powoduje. Ja sobie za każdym razem przy każdej scenie rozkminiam, co nią powoduje, że ona jest na zewnątrz obudowana pancerzem takiej zołzy, a w środku tak naprawdę jest bardzo kruchą dziewczyną i co spowodowało, że jest w takim pancerzu. I to jest bardzo fascynujące dla mnie. A granie z Adamem Woronowiczem to przyjemność, więc... A pytanie było... O Boże, zapomniałem. A czy macie Snapchata? Masz Snapchata? Nie mam. Ja nie mam. Znaczy ja mam Snapchata, że robię te filmiki... zmieniacze głosu, ale potem tego tam nie umieszczam, bo ty nie wiem jak. Śmiesznie wyglądasz. Wiem właśnie. Ja ci mówię, że jestem frikiem. Czy będziecie parą w nowym sezonie? Tam. No nie, ale poczekajcie, zastanówmy się. Czy Mazurek byłaby z Krupniokiem? Pytanie brzmi, czy Krupniok w ogóle by zerknął na Mazurek. Nie, zerknął. Bo tak uważa Mazurek? No zostawmy to. Lubisz swoją rolę? Tak, lubię. A ty? Tak, lubię bardzo. No, zwłaszcza... No tak, lubię. Czy masz Instagrama? Mam. Ola też ma. Lubisz swoją rolę? Macie snapy? To już powiedzieliśmy, że nie. Boże, ile ludzi chce nasze snapy? Zobacz. O co chodzi z tymi snapami? Vincent, jak pan zareaguje, jak film twój Vincent dostanie Oscara? Będę przeszczęśliwy, bo to przepiękna Grałeś? Rzecz. No, na maksa autorska i innowatorska i przede wszystkim poza tym, że jest nowatorska i jakby taka wyjątkowa, to przede wszystkim jest to tak niesamowicie wyjątkowy, indywidualny, taki niespotykany sposób wyrazu i tak wzruszający i pełny w tym, jakby to jest w 100% wymyślone i przemyślane
i świadoma jest to taka produkcja w pełni, że no... Marika napisała, bracia Pawłowcy najlepsi. Dziękujemy. Że bardzo bym życzył tym ludziom, którzy się zdecydowali na takie ryzyko tworzenia takiego filmu, żeby dostali tego Oscara. Bo zasługują na to, jak w moim odczuciu mało kto, bo no, piękne, coś zupełnie nowego i jednocześnie tak wspaniale przemyślane w punkt. Wspaniała rzecz. To następne pytanie. Tak. Ola, co robisz, że zawsze tak pięknie wyglądasz? Boże, ja się nie spodziewałam tego pytania. Nie wiem, strasznie mi się głupio zrobiło. Nie wiem. Powachlować cię może? Nie wiem. To są takie straszne pytania, no, naprawdę. Geny, kochani. Paszka mi się troszkę spociła od tego wszystkiego. To nie przytulaj się, kurwa. Dobra. No ale co robisz? No co robię? Nie wiesz, co robisz, to też piję jest dużo wody. Autentycznie, piję dużo wody, staram się wysypiać, dbam o serem. Ola jednak założy kanał na YouTubie, będzie to kanał fitness, o zdrowym żywieniu i ćwiczeniach. Kremuję buzię kremem, takie rzeczy robię. Ja też kremuję, zawsze krem do rąk, to jest najtańszy i można go użyć do wszystkiego. Nieprawda właśnie, krem do rąk w ogóle nie jest do twarzy, Józef. No to jest bzdura, używam od lat i nie jest najgorzej. Józek, macie Twittera? Nie mam Twittera, staram się mieć jak najmniej tych rzeczy. Po ile macie lat, bo wyglądacie na 27 i 20? W sensie, że... Ja 20. Będę szczęśliwy, jeżeli taka była interpretacja. Wreszcie ktoś... A, to przez ten Adam, zarost. Adam Klon, zarost. Odpowiedz szybko. Adam Klon? A, no tak, Adam, odpowiedz. Czekaj, czy spędzacie czas wspólnie poza planem? No jeszcze się chyba jakoś nie tam nie zdarzyło. Ale bardzo się lubimy. Ale się nie zdarzyło. No, nie zdarzyło się. Tak, nie zdarzyło się, to prawda. Ale też prawda jest taka, że no, my się poznaliśmy, no ile, z pół roku temu? No. No więc to jeszcze jest za wcześnie. Ja jeszcze wciąż nie wiem, co myśleć o Oli prywatnie. Boję się, że jednak Dagmara to jest kopia prywatna Oli. No. W związku z tym, zachowując ten bezpieczny bufor, jak tylko jest koniec mojej sceny i mogę jechać do domu szybciutko, wyłączam telefon, znaczy blokuję Olę i... I zero kontaktu. Co ja mogę zrobić? Ale ja Stefan piszę, nie odpisuje na SMS-y. Tak. Ze Stefankiem sobie czasami popiszę. Ale ja nie jakieś lubię. Śmiechy, heheszki, no, ja nie jakieś lubię. Rozmowy, a co u ciebie, a zdjęcie z Tatru. Oczywiście, że tak. A że na rybach na przykład jest. A tak, albo w sumie na Wikipedii to jest mój współmałżonek, więc by się przydało, żeby mówił, co tam u niego. No, dobra. Więc nie, ja nie lubię dostać SMS-ów, bo nie lubię na nie odpowiadać, mnie to męczy. Tak, wymieniliśmy się chyba jednym albo dwa razy. No, bo ja nie lubię, wolę raz, się z kimś spotkać. Na którą te telekamery, napisałam 19:30, jakiś śmieszny obrazek. Ale mi na niego nic nie odpisałeś. Nie? A, no to Ola do mnie dwa razy napisała. On raz, nie. Raz ci odpowiedziałam, na to wychodzi. Nie, znaczy odpisałeś, no okej. No to jest odpowiedź. Jest odpowiedź. Krótko i treściwie. Czy jest? Co lubicie robić? Kiedy będzie nowy sezon diagnozy? Dzisiaj, bracie! Dzisiaj, 21:30, wtorek, TVN. Oglądajcie, dzisiaj! Czy będzie live z Maćkiem i Mają? Postaram się wam to załatwić. My mamy takie wtyki. Patrz, co teraz robię. Przekierowuję wzrok. Zróbcie to. One przytakują. O, tutaj mamy jest takie... Jest szansa. Anioły takie mamy tutaj tak. Z boku. Ja w przeciwieństwie do wszystkich nie tam, tylko w boczkę. I jeszcze ogarniam tematy, nie? Gdybyście mieli nowe ścieżki kariery, to wybraliście medycynę. O stary! Nie wiem, czy to napisała dziewczyna, czy chłopak, ale jak wyszedłem po pierwszej operacji, której byłem świadkiem, wyszedłem i miałem tak, zadzwoniłem, czy do swojej dziewczyny, czy do kogoś. Do kogoś tam zadzwoniłem i miałem takie poczucie, że gdybym wiedział wcześniej, że to jest takie niesamowite, to bym może został lekarzem. Nie, dla mnie to za duża odpowiedzialność. Jak ja sobie zdałam sprawę, że oni tak wchodzą i operują, naprawdę ratują ludziom życie. No to... właśnie, i to jest zarąbiste. Że człowiek ma tak na wyciągnięcie rąk po prostu misję życiową, ma możliwość tak pomagania ludziom i obcowania z tak ważnymi sprawami. Jezu, ja byłem tym zafascynowany. W ogóle całuję rączki, nóżki wszystkim położnym, pielęgniarkom, sprzątającym w szpitalach, bo no to są kosmici w ogóle. Znaczy, że super. No tak, w tym sensie. Jak była najśmieszniejsza sytuacja, która się wydarzyła na planie diagnozy? Widać kremu do rąk. Co Magdalena kremu? Napisała. Że co? Że jesteś taki piękny chyba. No. Cztery pory roku. Vivaldiego.
Zmienia się światło w twoich oczach, jak śpiewał Ryszard Rynkowski. Tak. Aż się zaczerwieniłem, stara. Co to za dziwnia, skąd ją wyrwałeś, kim ona jest dla ciebie i gdzie jest? Bracie mordo, trzeba się zakręcić tu i tam. Jak jesteś kuma, ty to ogarniesz temat. Bracie, to się inaczej samo nie zrobi. Wiesz o co chodzi. Biały but musi... Przepraszam. Prawie. Biały but musi wyjść. Wiesz co chodzi. Dobra, dawaj następne pytanie. Tu. Czy jest coś specjalnego, ktoś wyjątkowy, kto w tak dużym natężeniu waszej pracy nie pozwala wam zwariować? Moja rodzina. Jeśli chodzi o ludzi jako takich, no to rodzina i grupa przyjaciół. Tak. Jest jeszcze parę innych spraw, które pozwalają mi nie zwariować. Znacznie ważniejszych od ludzi. Jak słuchasz rapu, BDS... Bracie, nie słucham BDS-a, nie słucham całej nowej, nowego tej szkoły rapu, słucham starych old schooli i z nowych Tau na przykład. Ola, ile czasu spędzasz na Instagramie? Oj, ona dużo. Oj, nie. Dużo. Ej, ja w ogóle jest stop. Taka... Jest widząc po moim dzisiejszym live'ie, to jest moje życie. Ale nie, to teraz dla wszystkich. Jest taka aplikacja, nazywa się Moment, czy coś takiego. Instalujesz to na telefonie i wtedy to wiesz... Dostajesz za to pieniądze teraz, że ty mówisz tutaj nie, na live? Nie, to chyba nie jest No nie wiem, w każdym razie o co chodzi. I to ci pokazuje, ile dziennie czasu spędzasz na telefonie. O... Polecam, bo się można załamać. Toś mnie załamał. No, słońce, zainstaluj sobie. Czy główny bohater z twojego Wincenta chociaż... Trochę przypomina Józefa? Nie, fizycznie w ogóle nie. Ma ciemniejsze włosy, ma wąsy. Ja kiedyś też będę miał, ale to jeszcze nie teraz. Czy będzie na kanale zapis live'a? Będzie. Będzie. Będzie, będzie, Józek, będzie. Czyli Peja? Kiedyś, Rychu jak byłem młodszy. Rychu Peja, Slamsa, tak, Szutnego Ludzi. Nie naśmiewaj się. A czemu ja się naśmiewam? Może go słuchałam. Kiedyś tak, teraz już mniej. Ola, w jakich serialach grałaś? Już to mówiłam, to była żenująca wypowiedź. Zostawmy to, owiejmy to. Na Filmwebie, bracie i siostro, sprawdź, gdzie gra Ola. Jo, 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 jo. Czy lubicie grać w serialach? Ja lubię swoją pracę, więc tak lubię. Ty lubisz? Tak, lubię. Macie Facebooka? Mam Facebooka. JDM, co to znaczy? Podejrzewam, że coś to znaczy. Coś złego pewnie. Poczekaj, to może odpowiedzmy na następne lubicie pytanie. Lubicie... Chłopak ma 27 lat. Adam Klon. Stary, dzięki. A ja mam 20. Dzięki. Jeszcze nikt mi tak dużo lat nie dał. Wreszcie zaczynam wyglądać jak mężczyzna. Widzisz? Dzięki. Dobra, pytanie. Czy poza aktorstwem macie jakieś inne hobby? Pamiętamy, jak śpiewaliście w jednym z odcinków Stażystów. Ja jestem na przykład aktorką śpiewającą. Naprawdę. W Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu grałam bardzo dużo, teraz mniej, no bo mam tutaj różne... warszawskie serialowe, filmowe sytuacje. Nie mam czasu, ale na przykład uwielbiam szyć. Muszę sobie kupić maszynę do szycia i będę szyła. Uwielbiam i lubię robić na drutach. Nie wiem, czy to zadziała im plus. Planujemy kupić Oli pod koniec drugiego sezonu wiklinowy, przepraszam, fotel bujany i przenośny będę kominek. Będę zachwycona. Tylko przenośny kominek taki w walizeczce. No, a jeśli chodzi, tam coś było a propos, że co ja. Ja bardzo lubię sport różnego rodzaju i lubię naturę, gdzie jest człowiek, och, może się wyciszyć. Super. I książki, i filmy. O, skończyłem. Czy odczuwacie już popularność serialową, czy to są miłe sytuacje, czy wręcz przeciwnie, szczególnie jeśli chodzi o Olę, bo jej rola jest dość specyficzna. Przede wszystkim ja mam tak, że ja wyglądam teraz tak inaczej niż jako Dagmara, że mnie ludzie nie rozpoznają, więc mam luz. Ja czasem krzyczę, że to ta Dagmara Mazurek z diagnozy, wtedy ludzie zawsze ją gonią. Jak się spotykamy oczywiście gdzieś prywatnie, bo się nigdy nie widujemy prywatnie, więc wtedy krzyczy. Tak, taki jest plan. Albo na hali w Sękocinie, tak. Gramy w serialu. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o mnie, nie, chyba miałem jedną może sytuację. W urzędzie gminy, to nie wiem, no w urzędzie mojej dzielnicy. No tak się mówi gmina, chyba dzielnicy tam, no mniejsza, w urzędzie mojej dzielnicy i pani powiedziała, tak ktoś tam robi. To pan. To ja. A nie, to mi się ostatnio zdarzyło. Byłam we Wrocławiu, bo w Warszawie tego tak nie czuć. We Wrocławiu byłam i weszłam do salonu fryzjerskiego i usiadłam sobie i nagle po prostu podniosłam wzrok i takie pięć pań, jedna pani z takimi włosami zrobionymi świeżo, tam jakieś takie, miała blachy w głowie, bo coś jej tam robili, jakieś pasemko, tak wszyscy na mnie patrzyli i to było śmieszne w sumie, ale to tylko tak chyba raz. No. Jak wygląda praca aktora? Fajnie. Czy macie wszystko zaplanowane? Co znaczy mieć wszystko zaplanowane? A gdzie to jest? No mamy nauczone teksty,
No wcześniej, w zależności też, film, serial to też się różni, bo w przypadku filmu bardzo często są po prostu próby aktorskie i długo się nad tym pracuje i jak się przychodzi na plan, to wszystko już jest w zarysie i praktycznie gotowe. A w serialu to wygląda troszeczkę inaczej, bo tych scen jest więcej, odcinków jest więcej, przychodzi się na przed sceną się po prostu rozmawia z reżyserem, próbuje, coś ewentualnie zmienia, nagina i tak dalej. Więc czy mam zaplanowane? Na tyle, na ile można. No po prostu w serialu jest większa dynamika i taka elastyczność, tak. Powiedzmy, twórcza. A w filmie masz, jest taki bardziej solidny fundament, pod który można tam, no trzeba więcej zbudować, w tym sensie, że masz ten czas przed i to trzeba tak surowo pod ten fundamencik podbudować. Przynajmniej tak mi się wydaje. No. Jaka była wasza pierwsza rola? Jaka była twoja pierwsza rola? Ale ale w filmie, czy w teatrze, czy w życiu? Grałem chyba pierwszy raz, nie, to na pewno. Jak miałem 4 czy 5 lat, czy 6, jakoś tak. O, chyba to 5 albo 4. Zacząłeś. Grałem osła w jasełkach. Siedziałem przy żółku Pana Jezusa z taką czapą. Tata mi zrobił, doszły mi do takiej ruskiej czapy. Dwa uszka osiołka i tak siedziałem. I mam zdjęcie, że normalnie siedzę i tak. Widać, że nie byłem zadowolony z tego, z obsady, z mojej pozycji w obsadzie, nie? Ja takich jasełek nie pamiętam, ale pamiętam, że grałam, też nie pamiętam, miałem tylko zdjęcie. Miałam 18 lat i grałam w High School Musical on stage. Woo! W polskiej wersji grałam czarnoskórą przewodniczącą koła naukowców. Bang! Jak widzicie, niewiele się tam zgadzało z warunkami. Czy to jakby tam... No, jakąś tam umysłową sytuacją. Ale śpiewa pięknie. Tak. Czekaj, coś jeszcze... Józef, jak ty ślicznie śpiewasz. Po czym ty tak wnosisz? Po twoim miniserialowym wykonie piosenki Kolorowy wiatr. Nie, ja się teraz wstydzę, bo tutaj aniołki nam potrzebują, żebyśmy śpiewali, a ja się wstydzę. Jest odcinek starzystów, sobie posłuchajcie. Ty, a wiesz, że kiedy... No, nieważne. No powiedz mi. Nie, już się zawstydziłem. Nie, poczekaj. Jak? Poczekaj, może zanim ten kolos tak. Taki intelektualny... Czy Sylwia będzie z Radeckim? To jest live diagnozy TVN-u, więc na takie pytania po prostu nie będę odpowiadać, ale oglądajcie to rzeczywiście, ale nie będę odpowiadać. Czy rozwinie się wasza praca w szpitalu w diagnozie? Zmienne szczęście. Tak. Czy podoba się wam Rybnik? Mówiliśmy tak. Tak. Józef, widzieliście te patologiczne streamy Daniel Magic. Magical i tym podobne. Słyszałem o tym. Wiesz, o co chodzi. A sorry, nie słyszałem o tym. Ile wam zajmuje nauka ról? To różnie. To jest kwestia języka i kwestia kontekstu jakiegoś tam emocjonalnego. Jeżeli dostajesz scenę, która cię emocjonalnie angażuje, to już nieważne od wszystkiego, przynajmniej ja tak mam. Być może Ola ma inaczej, zaraz się wypowie, ale generalnie, jeżeli emocjonalnie i intelektualnie jakby scena mnie porywa, to ja jestem w stanie się naprawdę chłonę po prostu jak tak, gąbka. To ja też. A jeżeli mam na przykład scenę taką, która wiem, że jest takim zadaniem surowym, aktorskim, gdzie muszę, nie wiem, wypowiedzieć tryliard słów trudnych, no to potrafi to ciężej, potrafi być cięższa praca. A nawet krótkie sceny, które są po prostu trudne z jakichś tam różnych powodów, czy to życiowych, prywatnych, czy po prostu z wynikających ze scenariusza, no to różnie. Ale tak jak mówię, jeżeli scena jest angażująca emocjonalnie, to człowiek po prostu połyka. Skąd jesteście? Ja jestem z Katowic, a ty? Ja jestem spod Warszawy. Urodziłem się i wychowywałem pod Warszawą, choć no, moja cała rodzina jest z Warszawy, w związku z tym Warszawa od dziecka była no, w zasadzie większość, znaczy no, sporą część życia w dzieciństwie spędzałem tutaj. I teraz jest pytanie, jak ci się grało w Miasto 44? Przede wszystkim my dlaczego w Miasto 44... Przepraszam. A, to jest dobra akcja. My w Miasto 44 graliśmy razem. A ja o tym nie wiedziałem! On tego nie wiedział, ja go pamiętam. A mieliśmy on był taki, razem. Ja go pamiętam, 5:30, wsiadam zestresowana. Pierwsza moja rola, czyli epizodzik do wypowiedzenia miałam Tylko mi tu nic nie porysuj. Pamiętam tak dzisiaj. Tylko mi tu nic nie porysuj. A on tak wkładał wtedy skrzynię. Tym bokiem. Skrzynię tylko wkładał, a ja byłam narzeczoną oficera niemieckiego, wkładał skrzynię do mojego auta, znaczy oficera niemieckiego, z którym byłam, a byłam Polką, więc wiecie, bijać. I ja go pamiętam, Józef, wtedy paliłeś papierosy? Paliłem, bo ja nie mogę tego mówić. Papierosy tak. Są złe. No i dlatego nie pali teraz. Ale pamiętam, że był ubrany taki, miał taką czapkę z daszkiem, miał takie szerokie spodnie, był takim... Cały czas taki jestem. Palił papierosa i była 5:30, taka zestresowana, siedziałam w busie i potem graliśmy całą scenę, a w tym Miasto 44 naprawdę realizowało się jedną albo dwie... Cześć? Nie. Naprawdę? Tak, jadłeś jakieś ciastka, rozmawiałeś z Janem Komasą, ale nie podszedłeś do mnie. O Jezu, jak mi wstyd, przepraszam. Przepraszam to cię, była no, hamowa.
I w ogóle tego nie pamiętałaś. Przepraszam. Ej, to hamuwa. To akurat jest wstyd. Ale też to była twoja pierwsza taka rola. Ja byłem bardzo zestresowany. Ale to prawda, nie pierwszego dnia w diagnozie nie poznałem Oli, a w mieście grało mi się super. No. Ja też z Katowic. O, widzisz. Kręciołku jeden. Nie ma czego. Serio, w życiu bym pięknie się nie wyglądasz. Zrytował. No wiadomo, kocham diagnozę, dziękujemy. Oh my god, serio? W Ola, życiu kocham bym się nie zorientowała. Story. Byłam w gimnazjum w ogóle. Czy okay. Filmak naprawdę musicie się całować? Mhm. Tak. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Dlaczego? Pozdrówcie moją przyjaciółkę Samantę z Gryfic. Pozdrawiamy cię, Samanto z Gryfic. Józef, jak ci się dubbinguje filmy? Znakomicie, kocham to. Ja bym chciała dubbingować filmy. Do tego trzeba mieć wyjątkowy talent. Wiem, dlatego nie dubbinguję filmów. Ej, nieprawda, jesteś naprawdę utalentowana. Myślę, że masz wielką szansę. Dzięki. Świetnie wyglądasz, Ola, super fryzura. Bardzo się cieszę, czyli jednak nie przesadziłam. Jakie były wasze ulubione przedmioty w szkole? Czekaj. Oj, planujecie mieć dzieci? Jak tak, to ile? Milion. Nie wiem, co życie przyniesie. Ile będzie trwał live? Aha, już jesteśmy nudni. Jeszcze 5 minut. Dobrze, czekaj, to odpowiedzmy sobie na to pytanie. Jak gra się z takimi wielkimi aktorami, jak Maja Staszewska czy Jan Englert? Z profesorem Janem Englertem jeszcze nie zagraliśmy. Okazji. Z Mają gra się cudownie, tak. Z Mają debiutowałem tak naprawdę w filmie, była moją mamą. O. I od tej pory jest moją mamusią już na całe życie. Yo. Ja poznałam Maję przy diagnozie i bardzo ją szanuję, darzę ją ogromnym respektem, jest wspaniałą osobą i cudowną aktorką. Yo. Która postać z serialu jest waszą ulubioną? To jest Rafał Krupniok. To jest Dagmar Mazurek. Gdybyście mieli jednym zdaniem określić, jaki będzie nowy sezon, to co byście powiedzieli? Ty powiedz pół, ja powiem pół. Pierwsza jesteś. Mega. To jest pół zdania. A myślałam, że tylko tak dopowiadamy sentencję. Że całe zdanie, na przykład, o wiem, całe zdanie. Ja mówię mega, coś jeszcze, całe A, zdanie dobrze, tak głośno. No, mega. No, zepsułem. Totalnie. Będzie naprawdę czad. Serio. W sensie, będzie dobrze. Mogło być tak fajnie, kreatywnie. Przepraszam, ale przerosło mnie to. Wstyd mi. Gdzie chcielibyście zagrać? Oj, gdzie ja bym nie chciał zagrać? Czy widzicie jakieś cechy wspólne z postaciami, które gracie w diagnozie? Czy co? No, czy widzisz jakieś cechy wspólne? Trochę na to już odpowiadałeś. Miałam taki okres w życiu, w którym faktycznie, to było jakieś 10 lat temu, przez przeżycia swoje życiowe miałam rodzaj takiego pancerza, a w środku byłam bardzo krucha. I wydaje mi się, że Dagmara ma właśnie podobnie, przynajmniej tak jak ją kreuję i tak jak widzę scenariuszowo i jak jej wątek się rozwija, to wydaje mi się, że to mamy wspólne. Tylko, że ja nie szłam w stronę być aż taką jędzą i karierowiczką, ale byłam, potrafiłam być ostra dla społeczeństwa. A ty? Ostra jak Tabasco. Czy jednak jest raperem? Ja mówiłam. Ja myślę, że ja wciąż mam w sobie bardzo dużo ambicji. W sensie, że jestem człowiekiem ambitnym, który potrafi ciężko pracować. Jeżeli coś sobie tam wymarzę, to potrafię zdeterminować w zasadzie całe swoje życie i jakby bez względu na wszystko tam jakby rezygnować z siebie i tak dalej, ale nigdy chyba nie miałem, Bogu dzięki, nie byłem skażony w łazi czteroliterowym, tam słowo się pojawia, czy jakimś tam lizaniem czy bycie pod lizuchem. Tak. Na szczęście super się nie bluzy. Udało. Dzięki. Ale że moja też? Moja tylko? Na pewno tylko. Było bluzy, więc chyba obie. Dziękuję. Ola, przypominasz mi Jelenę z ostatniego The Voice of Poland. Głos też identyczny. To była ona, tylko że w przebraniu. Ola, w sensie to była. Wiadomka. Czekaj. Ile macie wzrostu? Jestem krasnalem. A ja nie. Poczekaj, to są dwa ważne pytania. Ej, kim wy jesteście? Ej, kim wy jesteście? My? Jesteśmy. Bo się nie przedstawiliśmy, albo się nie załapałeś. Albo po prostu nie wiesz, kim jesteśmy. Jesteśmy aktorami z serialu Diagnoza, który dostał dostanie złotą telekamerę. Ja jestem Ola Adamska, a to jest Józef Pawłowski. On gra Rafała Krupnioka, w serialu a ja gram Diagnoza. Dagmarę Mazurek. I ten serial, w którym my gramy, te postaci, to jest dzisiaj o 21.30 ma premierę drugiego sezonu. To możesz obejrzeć i będziesz wiedział, kim jesteśmy. Da, 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 da.
Ola, jesteś moją ulubioną aktorką. Życzę powodzenia w dalszym rozwoju. Tak w ogóle bardzo ładna bluza. Dzięki. Przestańcie już tym uwielbieniem Ola, Oli. Ile masz lat? 27. Dużo. Powiedz cześć Daria, siostra kazała. Nie powiemy cześć Daria, niech Daria poprosi. Kiedy nowe Ola, odcinki? Ile masz lat? Oj, to już było. Pozdrów mnie, Karol i Jakub. Pozdrawiamy cię, bracie. Maja grała za tu błąd narzeczoną. Serialem wojennym. Chyba tak, oni tam grali coś razem. Możliwe. Czy Józef pamięta swoją pierwszą rolę dubbingową? Tak, pamiętam. To było w serialu Najnowsze wydanie. Grałem tam takiego małego knypka, co jeździł na deskorolce. Miałem wtedy troszkę lat. Niedużo jakoś tam. Ale kim wy jesteście razem? Kim wy jesteście razem? Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy dwoma różnymi światami, które spotkały się dzisiaj jesteśmy w tym studiu. Jesteśmy kobietą i mężczyzną. Jesteśmy kobietą i mężczyzną. Jesteśmy początkiem świata. Jesteśmy Adamem i Ewą, którzy funkcjonują w tym wszechświecie i starają się uczynić świat piękniejszym, rozwijając swoje pasje, swoje społeczeństwo. Jesteśmy razem tutaj w tym domku naszym, zagajniku z lampą z tyłu. Tak. My tu mieszkamy. My tu śpimy na tych... się układamy, tak. wyłączamy tą lampkę. Bardzo jest nam miło tutaj. Tak. Józef, a słuchasz Popka? No nie. Popek to jest ten z czarnymi oczami? Tak. On będzie w tańcu. Epa! Już nie mogę się doczekać jego pasa doble. Tak, tango! Epa! Albo cza-cza. Jakby z tymi cza-cza. Będzie bardzo fajnie. Albo walc, nie, poczekaj, jednak walc będzie ogóle, najlepszy. To nie jest czekaj. W ogóle ta telewizja. Przepraszam, tak? Uwielbiam was, jesteście najlepsi. Daria od prosi, ilu czasu jesteście w diagnozie? Od początku. Hugo. O, jak miły. Karol, jesteś bardzo miły. Super jesteście. Dzięki, Gabrielko. Zresztą bardzo proszę was. Martyna Labus. Pozdrawiamy cię, Martynko. Tak, czujecie się słabni, nie? Słuchajcie, jest taka sytuacja, że jest prawie za 10. Piąta. My bardzo ubolewamy, ale wszystkie anioły wokół nam pokazują jakieś takie rzeczy do domu nie i nie wiem, w ogóle. Czy zauważyliście, ale dostajemy co pewien czas jakimiś malutkimi kamyczkami. I to jest już hamuwa, to jest przegięcie. To już jest hamuwa. Widzicie, jak się traktuje młodych aktorów, którzy mają marzenia? Oni musieli je tutaj przynieść z dworu, żeby nas nimi rzucać. Oni wiedzieli, że to będzie za głowa boli. No. Przestańcie! Ała. Ała. Dobra, czy mogliście pozdrowić Kingę ze Stalowej Woli? Pozdrawiamy cię, Kingo. Oni już mówią, że musimy kończyć. Tak, więc, kochani. Zapraszamy do oglądania Diagnozy dzisiaj o 21.30 i później już co tydzień na TVN-ie, potem już co tydzień co wtorek o 21.30 sezon ma 13 odcinków mamy nadzieję, czy 13 wtorków materiały dodatkowe na stronie diagnoza.tvn.pl i na YouTubie TVN-u tak jest TVN.pl też. Tak. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Cudownie się bawiliśmy, głosimy światło, idziemy tutaj spać do naszego domku. Wracamy do naszego domku. Pa, pa! Pa! Yo, yo. Jesteście mamy świetni. Mamy machać. Jesteśmy świetni. Świetni. Jeszcze piszcie coś. Co to za bluza? To jest bluza... Pozdrawiam. Ja nie mogę mówić chyba tych jesteście nazw. Razem? Nie, jesteśmy razem. Pasujecie do siebie.